Parking powstający na osiedlu Suchostrzygi podzielił mieszkańców. Chodzi o inwestycje spółdzielni mieszkaniowej. Nowe miejsca parkingowe mają powstać w sąsiedztwie wieżowców Akacjowa 7 i 2. Zaraz po tym, jak roboty ruszyły, budowę trzeba było wstrzymać. Do spółdzielni trafiło pismo z podpisami części lokatorów sprzeciwiających się inwestycji. Zdania na temat budowy parkingu w miejscu dawnego trawnika są podzielone, choć większość mieszkańców przyznaje, że na tym osiedlu miejsc dla samochodów jest jak na lekarstwo. Bo parking nie może być metr pod oknem przecież, nie? To myśli pan, że za blisko jest ten parking? No to oczywiście, że za blisko. Musi być co najmniej kilkanaście metrów. Być każdy jak na jedynce rusza, to jest taki dym, że głowa boli, nie? A jeżeli lokatorzy tu się zgodzili, nie wiem, czy była petycja, czy ktoś sondaż przeprowadził, czy spółdzielnia tylko wydała zgodę, to nie wiem, jak tutaj wygląda. Ja nie wiem, mnie to nie obchodzi pani wcale. Nie obchodzi pani? Nie. Pewno, że był parking, a nie tam plac zabaw, to co to cienie wszystko. Ale z tego bloku osoby niektóre mówią... To są chore na mózgi, pani. Chore. No pewno, że chore. No, tyle samochodów, a parkingu tu, żeby nie było. Powinien powstać. Dlaczego? Bo parking jest tu, tu jest duży plac zabaw, tam jest plac zabaw, a samochody praktycznie całe chodniki tutaj, jak wieczorem, to nie ma jak przejść nawet. No. A podobno osoby z tego wieżowca, wielu osobom z tego wieżowca się nie podoba ta inwestycja. Ja uważam, że to jest dobry pomysł, bo pod samymi oknami stać nie będą, a plac i tak był niewykorzystany, stał pusty, brudny. Czyli także ogólnie, będzie większy porządek na osiedlu. No pewnie, że tak. Parking może by się przydał chłopom. Kto tam jeździ, bo ja tam nie jeżdżę, to mnie nie obchodzą to. Koniecznie potrzebny, bo tu sytuacja jest nieznośna na tej ulicy, przecież tu nie można się ruszyć. No ale podobno są protesty mieszkańców. No ci, co lubią protestować, to zawsze każda okazja, która się zdarzy, to potrafią zrobić ze wszystkiego negatywnie. Władze spółdzielni zorganizowały specjalne spotkanie dla lokatorów w tej sprawie. Po nim zapadła decyzja, że inwestycja będzie kontynuowana. Na wielu zebraniach temat był poruszany braku miejsc parkingowych dla tych dwóch budynków, w których mieszka ponad 300 rodzin, a miejsc parkingowych jest tylko co przy ulicach i wzdłuż. I generalnie rzecz biorąc, na bazie tych wniosków, które płynęły, no musieliśmy najpierw opracować stosowną dokumentację techniczną, która by umożliwiła, no ile tych miejsc parkingowych można zrobić. Po opracowaniu dokumentacji mamy na dzień dzisiejszy dokumentację, która określa na 48 miejsc parkingowych, w tym 4 miejsca dla inwalidów, że można tam to zrobić. No i jeżeli mamy już dokumentację, pozostaje drugi problem, który jest do rozstrzygnięcia, a mianowicie środki finansowe. Z zysku z własnej działalności gospodarczej z lat poprzednich, no, na każde osiedle dostało jakieś określone pieniądze i między innymi Rada Osiedla i administracja i zarząd podjęli decyzję, że przez 130 tysięcy złotych, a koszt po przetargu wynosi 270 tysięcy, 130 tysięcy złotych przeznaczymy jako dotację na budowę tego parkingu. I po uzyskaniu wszelkich zgód, pozwolenia na budowę, no firma przystąpiła do realizacji tego zadania. No z chwilą przystąpiła do realizacji, no część mieszkańców o obawie, że będzie tam głośno, że no będzie, samochody będą no smrodzić im, jak to nazwali, no była przeciwna i jest przeciwna tej budowie. Na bazie jakby tej dyskusji i tak dalej kazaliśmy wykonawcy przerwać tę budowę i w środę, czyli w dniu wczorajszym, zorganizowaliśmy spotkanie z lokatorami, żeby ewentualnie wyjaśnić, jako że, no, żeby się zapoznali z dokumentacją, jak to będzie wyglądało. No i to spotkanie się odbyło. Ludzi było około 40, może troszeczkę więcej. Część oczywiście podtrzymała swoje stanowisko negatywne, ale większość była za tym, żeby to jednak budować ze względu na brak miejsc parkingowych. Spółdzielnia dodaje, że mieszkańcy mogą spać spokojnie, bo parking nie spowoduje żadnych uciążliwości. Zamiast 5 metrów od budynku miejsca postojowe powstaną w odległości 7,5 metra. Od okien parking oddzieli również żywopłot. Budowa parkingu wraz z odwodnieniem potrwa około miesiąca.